musimy tutaj przejechać przez takim promem, przez rzekę. I co? Nie obskubali cię za bardzo? Za bardzo może nie, ale obskubali. Ale trochę obskubali. W zależności od wagi samochodu, ale też oczywiście od tego, jaki mają dobry humor. No, będziemy wisieli z tyłu, to nie za dobrze. No nie wiem, jak oni sobie to wyobrażają? Normalnie. Już 3 dni pod rząd próbujemy kupić marchewkę. Ta byś cisnęła, to człowiek by się udusił. No, ty na pewno. Chyba tu, może ten budynek, tu są jakieś flagi. Tak, tu pisze Customs. Dobra, no, tak wyglądają przejścia graniczne, słuchajcie. Ten pan, co się tam wylegiwał na leżaczku, powiedział, że jest zamknięte, bo... Wykluczone, że dzisiaj już wyjedziemy z Gambii, bo generalnie wszędzie ten krajobraz jest taki sam i już no, wystarczy nam po prostu. Masakra tutaj jest z internetem, słuchajcie, z zasięgiem, po prostu no, niedźwiedź zrobił deal swojego życia, bo po prostu kupił 50 giga, a ja nie wiem, czy 5 żeśmy po prostu zużyli, bo wszędzie nie ma tego internetu. I właśnie przy okazji wszyscy, którzy zawsze się nie mogą doczekać na zdjęcia, na filmy i na wszystko, kurczę, no to niestety, no, tak to jest w podróży, nie da się. My nie jeździmy od hostelu do hostelu, tam gdzie jest internet, tylko jak wiecie, śpimy w krzakach. A i między krzakami internetu nie ma. No, koniec, kropka. Ciężko, ciężko. To jest też dla nas irytujące, bo lubimy mieć internet. No ale jak nie ma, to po prostu nie ma i nie będziemy też gonić za tym internetem i na przykład spać w miastach tylko dlatego, że tam internet jest. Dobrze, spróbujemy tutaj przejechać przez takim promem, przez rzekę, bo zaoszczędzimy dużo drogi. Nie do końca wiemy, ile powinniśmy zapłacić, bo oni biorą opłatę w zależności od wagi samochodu, ale też oczywiście od tego, jaki mają dobry humor. A tutaj wyczytałam, że ktoś przejeżdżał Toyotą Land Cruiser i zapłacił 100 dalasi. No to zobaczymy, ile nas tutaj będą chcieli za to, jaką opłatę pobrać. O, tam pani sobie akurat przywiązuje dziecko, to możemy zobaczyć, jak to wygląda. Te dzieciaczki tak panie noszą właśnie na plecach. No dobra, no to wydaje się, że niedźwiedź tutaj powiedział, poczekaj, tam dzieci mi zawracają głowę. Chyba. Thank you so much. I'm fine, thank you. Dzieciaczki tam zachwycają się Belą, jak zwykle. Tu już widzę, że ludzie zjeżdżają z promu. Niedźwiedź powiedział mi tu szybko, że chyba tylko właśnie 100 zapłacimy, więc 100 to jest ok, to nie są duże pieniądze. I to taka rozsądna opłata. I sobie tutaj skrócimy trochę drogę. Już widzę, że tam niektórzy wjeżdżają. A on jeszcze stoi i tam kupuje bilety. Nie wiem też, czy się zmieścimy na tym. Ale i tak nie wiem, czy się na tym zmieścimy, wiesz? Bo popatrz, że tak wygląda, jakby było pełne. Ale no to nieważne. No to jest mały prom. Aha. Aha, tam pokazuje. Tu masz, tędy. Tak jakby byliśmy pierwsi w kolejce. No, ale to... Tiketu mi nie dał. Nie dał ci tiketu? Dałem mu pieniądze, a nie dał mi tiketu. A no dobra. Nie, to tu nie wjedziemy już. No, na pewno nie. No ale ten widział, że płaciłeś, to ta, ten, to nie ma problemu. Sobie wziął... Nie, no ten tylko jeden jeszcze wjeździ. A.
będziemy wisieli z tyłu, to nie za dobrze. No nie wiem, jak oni sobie to wyobrażają? Normalnie. Aha, no pośród. Dobra. Hello. Niestety nie mogę wyjść na zewnątrz, żeby wam pokazać. Oj, uwaga! Bo tutaj weszło na prom bardzo dużo osób, a tutaj są motorki, rower, motor i wszystko. Więc po prostu jesteśmy zupełnie zabarykadowani. I jeszcze jeden się zmieści. No, płyniemy. Płyniemy spokojnie. Bardzo fajnie. Ja tu w ogóle uwielbiam promy. Mówiłam wam kiedyś, kto ogląda pierwszy raz. Hej, hello. To ja jestem ze Świnoujścia, tak? Więc mam wielki sentyment co do promów. Nawet takich malutkich. Tam po drugiej stronie widzę, jest jakieś miasteczko. Fajnie. Bardzo fajnie. Szkoda, że nie mogę wyjść i pokazać, jak tu złomek wygląda na zewnątrz, no ale trudno, nieważne. Nawigacja, że można mniej więcej jakby się pokierować albo po prostu jechać tam, gdzie większość ludzi jedzie, to wtedy... O, jabłka mają! Patrz, nie wiedziałam, że w Gambii jabłka rosną. Zatrzymaliśmy się na chwilę tutaj, jak widzicie, na łonie natury. Taki mały siku break, zanim przekroczymy granicę. Podobno ta granica nie jest trudna, nie ma tam kłopotów, tak więc jesteśmy pozytywnie nastawieni. Myślę, że pokażę wam na mapie, gdzie jesteśmy i gdzie zamierzamy pojechać dalej. O, popatrzcie, tutaj jesteśmy w tym miejscu. Już otwieram, czyli jak widzicie Gambia, a tu taki język w środku Senegalu, tak? Nie wiem, czy to dobrze widać, ale możecie sobie przestudiować u siebie, mapę otworzyć i zobaczyć. Więc jest Senegal, tutaj, 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 a tu po środku jest Gambia, tak? Więc wjeżdżając do Gambii trzeba opuścić Senegal, wjeżdżamy do Gambii i znowu trzeba tą Gambię teraz opuścić i wjechać do Senegalu. Naszym celem jest Gini, ale nie ta Gini-Bissau tutaj, tylko kolejna, widzicie, kolejny kraj się nazywa też Gini. Tych Gini na świecie jest dość sporo, dlatego tą Gini nazywają Gini-Conakry. Od nazwy stolicy, mimo że nazwa kraju jest Gini. Nie wiem, co ta się... A, krowa. A, spoko. Nic się nie dzieje, krowa. A tutaj wyszła z za krzaków kilka krów. Bela! Do domu! No, wszystko pod kontrolą. Ok, wracam do mapy. Tak więc my żeśmy zdecydowali, że chcielibyśmy pojechać do Gini i do Gini mamy już wizę, tak, do tej Gini normalnej, Gini Conakry, i pojedziemy sobie właśnie tutaj, więc ominiemy tą Gini Bissau, pojedziemy tutaj, jak widzicie, tą drogę, tak, tu, 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 tą drogą sobie pojedziemy.
i zobaczymy, troszeczkę się pokręcimy po tej gini, a potem będziemy już zataczać koło i wracać do góry, więc potem pojedziemy do Gini-Bissau, znowu przez Senegal, prawdopodobnie przez Gambię pojedziemy, tutaj zobaczymy i znowu tutaj jest Mauretania i do góry Maroko, tak? Szybę miał zbitą, widziałeś w tym busie? Popękaną. Byś cisnęła, to człowiek by się udusił. No, ty na pewno. Już 3 dni pod rząd próbujemy kupić marchewkę. Normalnie. Jakaś masakra. Nie ma marchewki. Nigdzie. Banany, pomarańcze i jabłka. Dlatego niektórzy mają takie zjebane zęby. Ale pasek do spodni możesz sobie kupić, mate. Tak, wszystko możemy kupić inne. Nie ma marchewki. Czekaj, tam są jakieś warzywa na wprost. Teraz weź się zatrzymaj, bo tam jest. Jest marchewka. Jezu, jest marchewka. Po tylu dniach. Marchewka, ogórek, pomidor. Wszystko normalnie na jednym straganie. To niebywałe szczęście. Niedźwiedź, ja już wytresowałam niedźwiedzia w robieniu zakupów, słuchajcie. Tak więc on tutaj pięknie zrobi nam zakupy. A ja tutaj pilnuję piesków. I co? Nie obskubali cię za bardzo? Za bardzo może nie, ale obskubali. Ale trochę obskubali, bo tamten młody to taki kuty na 4 kobyta. Może jakby ta babeczka była sama, to by tak było inaczej, a młody no to już kurczę bardziej pazerny, nie? Spoko, trudno. Powiedziałam jeszcze jednej rzeczy o Gambii. No i tutaj jest niezliczona po prostu liczba checkpoints, a takich no jak nazwać? Kurwiaczy. Znaczy, no problem polega na tym, że są mniej więcej 3 km, a czasem nawet częściej, bo nie w miastach to jest po prostu co kawałek i teraz też będziemy podjeżdżali do takiego, albo to są wojskowi, albo policjanci. Stoją i zatrzymują każdy samochód. I wiecie co? Bardzo różnie... zatrzymują dłużej niż inni. No właśnie, to różnie wychodzi, nie? Niektórzy tam nie wiedzą o czym gadać, niektórzy machną, niektórzy znowu... o, ten macha nam tutaj, żeby przejechać. Tutaj... O, halo! Właśnie, czasem jest tam witamy, albo jak wam się podoba Gambia i po prostu... Albo macie super samochód, skąd jesteście i takie tam różne rzeczy się pytają, to wiem, czasem jest zabawnie, czasem podchodzą i tak how are you? I wy wiecie, no to tak jak ktoś od razu będzie na wrzeszczy do tych zamyślisz jak w Polsce, no, dobrze było do tej pory, dopóki nie zatrzymałeś. Są tacy, co sprawdzają dokumenty, nic z tych dokumentów nie wiedzą, ale nie musiało mnie czytać, udają, że wiedzą o co chodzi i zadają 1000 pytań typu gdzie byliśmy, gdzie jedziemy, a oni sami się też nie orientują nawet na mapie,
za bardzo, jak im powiemy na przykład, gdzie jedziemy, to też nie bardzo wiedzą. No ale to taki folklor po prostu. Generalnie jest, nie mieliśmy nigdzie żadnych problemów, chociaż dwa razy nam zwrócili uwagę, bo my czasem jeździmy bez pasków, bo nie nas tam... Zawsze. No właśnie. Często. Bez pasów jeździmy i na to zwracają uwagę. Łącznie z tym, uwaga, zamknę okno, bo już przyspieszamy. Łącznie z tym, że jeden chciał nam wlepić mandat, ale jakoś udało się. Mały kurwa. No i to całkiem spory, ale ponieważ tu niedźwiedź się spisuje na medal, on ma świetne umiejętności odwracania uwagi i gadania o czymś innym. I w końcu sobie dał spokój. Ze dwa razy też mieliśmy takie checkpointy, gdzie oczekiwali, że coś im damy. I co mi dasz, i co mi dasz, co masz dla mnie? Łącznie z tym, że jeden po prostu tam od strony niedźwiedzia, tam jest latarka. O, co to jest, daj mi. A ja nie mam latarki. I wiecie, takie różne, trochę nieprzyjemne sprawy, no bo to ten... Nie możemy wszystkiego rozdać, nie? Jak rozdamy, to my nie mamy, no to wiadomo. Tak więc to troszkę i trzeba tak balansować, ale nigdzie żeśmy nic nie zapłacili, nikomu żeśmy nic nie podarowali. Zawsze się uśmiechamy, często udajemy głupich, że nie rozumiemy, co do nas mówią. I to też jest bardzo skuteczna metoda. Okazuje się, że ten budynek, do którego żeśmy podjechali, w ogóle mały Włoch to taka granica, że możesz przeoczyć. I tam podbili nam paszporty, natomiast tutaj gdzieś, chyba tu może ten budynek, tu są jakieś flagi. Tak, tu pisze customs. Dobra, no tak wyglądają przejścia graniczne, słuchajcie. Dobra, to niedźwiedź pójdzie to ogarnąć. Tak więc troszkę inaczej to wygląda niż w Europie, jak widzicie. Jesteśmy po prostu, o, wam pokażę, jakby, no, w środku miasteczka, na końcu miasteczka, można powiedzieć. Kilka budynków i nawet właśnie się trudno zorientować, który budynek, w którym co jest. Ale, wiecie, koniec języka za przewodnika. No, to była miła odmiana. Po raz pierwszy nikt nie chciał żadnych pieniędzy, za nic po prostu. I w ogóle miło było, wiecie? W ogóle nikogo tu nie ma, nie? Żadnych ludzi przekraczających tą granicę. Ja wybrałam właśnie to przejście graniczne, bo są trzy przejścia graniczne między Gambią a Senegalem, tam w stronę Gini. I właśnie wybrałam to, bo poczytałam opisy na tej właśnie apce, o której już chyba kiedyś wspominałam. Eye of a Lander, to jest naprawdę bezcenne źródło informacji i tam właśnie, jak sobie dobrze poczytacie, to można znaleźć właśnie choćby informacje jak o tym, jak przechodzi się kolejne przejście graniczne, czy ktoś musiał płacić, jeśli tak, to ile, i to dobrze wiedzieć, bo wtedy jakby już jesteś nastawiony i jak ktoś nawet chce od ciebie pieniądze, to mniej więcej wiesz, jaka jakby kwota jest po prostu rozsądna, nie? Że musisz zapłacić, bo nie masz wyjścia, a jaka ewentualnie jest już, wiecie, jakaś czapy i trzeba negocjować, a gdzie ludzie w ogóle nie płacili. I tutaj na tej granicy było napisane, że nikt nie chciał żadnych pieniędzy i w ogóle było super fajnie, miło i sympatycznie, i faktycznie potwierdzam, że tak było. I co, jest? Masz. I co, nikt nie chciał pieniędzy, nie? Nie. No, super. No, bomba. No to jedziemy. Tam zaraz będzie drugie przejście graniczne, oczywiście już tym razem Senegal. A tutaj jest ten pierwszy budynek, do którego żeśmy weszli, który, no, powinien być drugim. I jedziemy kawałek dalej i tam gdzieś będą budki senegalskie. Dobrze, tak więc myślę, Police des Frontiers. Dobra, mamy Senegal w takim razie. Okej. Okay.
poszło bardzo sprawnie i tutaj też nikt nie chciał pieniędzy. Karnet jeszcze nie mamy podbity, bo powiedzieli, że kilometr dalej jest jeszcze budka i tam nam podbiją. Cicho, Bela. Kozy chodzą po granicy, co przecież normalne jest. Już nie powinno cię to dziwić. O, jakie fajne babuszki. I tu jest ta granica i tam widzę jakieś spodnie mundurowe, tak więc między nimi chyba leży sobie celnik. O, musiał się podnieść z fotela, no straszne. Ten pan, co się tam wylegiwał na leżaczku, powiedział, że jest zamknięte, bo przerwa do trzeciej. Za 8 trzecia, tak więc no, parę minut, nie? Trzeba poczekać. Teraz już powoli tutaj parę osób się zeszło. A tam po lewej jest wioska. Po prostu niesamowite. Ludzie żyją swoim życiem jakby obok granicy, nie? Tak na dobrą sprawę niedźwiedź mówi, by przyjechał tutaj po tych polach, to by nikt nawet nie wiedział, nie? Słuchajcie, ani się zdążyłam obejrzeć, już jest wszystko popodbijane, tak więc i nawet wiedział, jak to zrobić, no. Niesamowite. Tak więc jedziemy. Olewa. Jechaliśmy tutaj do pierwszego miasteczka. W ogóle nie mamy dużo do przejechania tu w Senegalu, ale musimy zatankować i musimy wymienić pieniądze, bo nam zostało trochę tych senegalskich pieniędzy, ale za mało, żeby zatankować. Więc mamy nadzieję, że gdzieś tu w tym mieście uda się wymienić. Jak nie, no to w razie czego zawsze możemy zapłacić tam dolarami. Wiadomo, że zawsze jest drożej, ale też trzeba wymienić miejsce w dobrym miejscu, bo jak wymienisz pieniądze w takim byle jakim miejscu, no to też lipa, nie? Bo skubią po prostu. No tutaj a kozy, a kaczki. To jest trochę męczące i w ogóle już jesteśmy zmęczeni. I co? Nie? No nie, ale mówię, gdzieś tam się cofnąć i lepiej. Że gdzieś tam wcześniej. No dobra. Thank you.
żadnego banku, bo tak byśmy mogli może z bankomatu wybrać. Nie no, to trzeba jechać dalej, wiesz co, trudno, bez sensu to jest. Udało się znaleźć bankomat tam, nie mogę pokazać, bo no, minęliśmy kawałeczek, więc w sumie najlepiej by było wyciągnąć trochę pieniędzy i tam, wiecie, już chcę, już znaleźć miejsce do spania, już mam dość. To było na zatankowanie. No i dobrze, no, no to spoko. Zatankowanie kosztuje jakieś 4 dychy full tank. Aha, dobra, a wziąłeś 50, no jakieś to... Jakieś 60-70 funtów. Dobra. No, to jedziemy. Zobaczyć trochę tradycyjnych domów. O. I trochę mniej tradycyjnych, no. No spokojnie tutaj, nie mogę powiedzieć. I ludzie byli bardzo mili, jeszcze tacy nie zepsuci, bo tutaj nie przyjeżdżają turyści. Zapuściliśmy się trochę dalej, tak więc fajnie jest zobaczyć też takie miejsca i zobaczyć, jak jest naprawdę po prostu. Taką prawdziwą Afrykę.